Siemacie, witam was bardzo serdecznie. Zrobiłem już ten swój biedny domek. I wykopmy... Wow! Ile tego tu... Wow! Ja cię... Wow! Jeszcze węgiel! Szmaragdy! Diaksy! No ja cię... Co to jest za kopalnia? Diamenty! Dostałem postęp taki, dokonałem. Wow! No ja cię, skąd to wszystko się bierze? Ciekawe jak to możliwe... Ciekawe jak w ogóle się generują te rudy. Jaki to jest kod, skrypt jaki to jest do generowania się rud. Prawda? Jaki? Jak to programuje ten... Najlepsza firma gier! Czyli Mojang. Wiecie co to jest najlepsza firma gier. Firma gier, prawda? Chyba wiecie. Wow, ile tego tu chodzi? Jaki jest crafting na netherytowy miecz? Prawda? Jaki jest? I na netherytowy kilof też jaki? No nie wiem, może będzie stack diaksów. Raczej tak się nie zdarza, żeby był aż stack. A jak się zdarza, to tylko niewyliczone osoby tak robią. Czyli na przykład ja. Dobrze, tego tutaj po prostu się zespełnowało. I to po prostu... Na 2 sekundy to się po prostu spełnuje, tak. Co 2 sekundy myślę, że jakieś nowe rudy w Minecrafcie się spawnują tam. A wy jak myślicie? Ja myślę, że właśnie tak, co 2 sekundy. Redstone, to też jest bardzo potrzebne, bo redstone jest bardzo potrzebny, wiecie. No niestety, ale redstone jest potrzebny do mechanizmów. A mechanizmy to jest główna rzecz, o co chodzi w Minecrafcie, prawda? Moim zdaniem to jest prawda. Węgiel, ja cię. W końcu. Czyli, że coś tam będzie. Sam już nie pamiętam, co tam było. Okej, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.